Bo to dla ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje, stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Psalm 69, wersety 8 i 9. W zacytowanym psalmie słyszymy proroczo głos naszego Pana. Przynosi on tutaj przed Boga całe swoje cierpienie. Z jego słów dowiadujemy się, jak bardzo dotykały go kpiny ludzkie. Głęboko odczuwał wyszydzanie, publiczną hańbę i wstyd, które musiał znosić w następstwie swojego świadectwa dla Boga. Jak daleko to szło? Czytamy o tym w słowach jego skargi w psalmie 69, werset 21. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Te słowa wypełniły się, kiedy wisiał na krzyżu, kiedy wszyscy mieli dla niego tylko drwiny i szydercze słowa. Z miłości do swojego Boga przez całe swoje życie musiał znosić zniewagi i pohańbienie. Ludzie nie chcieli go uznać jako Syna Bożego, przywódcy ludu określali go grzesznikiem, przestępcą zakonu, a nawet bluźniercą. Jakiż to musiał być ból dla Zbawiciela, który we wszystkich okolicznościach pozostawał bezgrzeszny, stale wypełniał cały zakon i czynił się wyłącznie takim, jakim wymagało prawo, i czynił wyłącznie Bożą wolę. Ponieważ za wszystko, co czynił, był szykanowany przez wpływowych ludzi, również jego cieleśni bracia odwrócili się od niego. Mieli z tym problem, żeby przyznawać się do kogoś, kto w taki sposób był publicznie traktowany. Pewnego razu najbliżsi krewni uznali nawet, że odszedł od zmysłów i chcieli go sprowadzić do domu. Tak czytamy w Ewangelii Marka, 3 rozdział, 21 werset. Był to kolejny ból dla Pana Jezusa, że nawet jego najbliżsi się od niego odsunęli. Wiemy jednak, że z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, bo tak komunikuje nam Słowo Boże w Hebrajczyków 12:2. Tą radością jest z pewnością także fakt, że i jego bracia nieco później uwierzyli w niego.